Dzisiaj przed południem nowo otwarty park Avia odwiedzili minister sportu oraz wiceminister aktywów państwowych. Gości przywitał burmistrz Waldemar Jackson. Co było tutaj najbardziej trudne? Bo nie sama idea, bo to wszyscy w Świdniku wiedzieliśmy, wszyscy wiedzą, że trzeba rewitalizować dawne obiekty Avii, trzeba je odbudować. W tej chwili zamierzamy jeszcze do tych obiektów dobudować halę sportową, bo jak Państwo wiedzą, nasi siatkarze Avia weszli do pierwszej ligi, ale też myślę, że ta hala będzie dopełni ten kompleks. Natomiast głównym problemem to było zebrać tyle pieniędzy. Jest to suma ponad 52 miliony złotych. I teraz przy realiach tego naszego budżetu, przy zmianach, różnych amplitudach, kryzysach, no to było największym problemem, czyli ten montaż finansowy. Szefowa resortu gratulowała inwestycji władzom miasta. Ministerstwo Sportu wsparło tę inwestycję kwotą 3 800 000 zł, ale to tak naprawdę pan burmistrz, tutaj samorząd zasługuje na te wspaniałe słowa pochwały, że taki obiekt możemy oglądać i podziwiać. Gratuluję miastu Świdnik, że inwestują w sport i że będziemy mogli liczyć na to, że te obiekty pomogą naszych sportowców, by mogli się dalej rozwijać. Z kolei wiceminister aktywów państwowych przypominał dzieje świdnickich obiektów i drogę do ich metamorfozy. To jest też dobry przykład na współpracę przy rewitalizacji części poprzemysłowej miasta z zakładami lotniczymi PZL Świdnik, bo te obiekty były częścią przyfabrycznej aktywności jeszcze z poprzedniej epoki zakładu PZL Świdnik i popadały w ruinę, coraz większą ruinę do czasu, do którego tych obiektów nie przejęło miasto, odciążając w ten sposób PZL Świdnik i inwestując w coś, no, co możemy dzisiaj oglądać, czyli w bardzo, bardzo nowoczesne obiekty i wewnętrzne, i zewnętrzne, w cały kompleks basenów, boisk i obiektów sportowych. Wizytę przedstawicieli rządu zakończył spacer po basenach zewnętrznych, zwiedzanie pływalni pod dachem oraz strefy relaksu.